a ze mną już jest załoga gastronomiczna Magnolii i jest ze mną Małgosia i Sylwia. Monika. Super, witam was dziewczyny. Powiedz mi w takim razie, Małgosiu, co tam na jutro szykujecie? A bardzo pyszne przekąski, zimne przede wszystkim, bo lecimy na zimno, nie na ciepło. Co można jeszcze dodać? Sałatki, burgerki, same pyszne rzeczy. Same pyszne rzeczy. Tak. Burgery będą na zimno? Mini burgerki. Przystawki. Ale dlaczego na zimno? A bo to zazwyczaj jest na zimno. To na zimno fajne. Najlepsze do wódeczki. Czyli tutaj jutro się szykuje duża impreza. Tak, jak najbardziej szykuje się, podobno bardzo duża. I coś jeszcze do tej wódeczki? Tak, jak najbardziej, tatarek zajebisty. Śledzik. Jezu, jaka to impreza jutro będzie. Okej, a zdradzicie nam coś jeszcze, co tutaj jeszcze będzie w tym menu jutrzejszym? Śledzik słyszałem, że będzie, mówiłaś, tatar, burgery. Ja, ogólnie jakieś zimne przekąski, to było pizzeryjki, nie tylko pizzeryjki, tak? Bo sałatki, kuszaczki, takie, lipy różne. Jakieś takie, no, tradycyjnie, pod wódeczkę, to co się nadaje. No, na Jezu, to tylko czy będzie, czy jutro będzie samo picie, czy coś jeszcze się będzie działo? Będzie walka! No dobrze, to w takim razie będzie się dużo dziać. Chcecie kogoś pozdrowić? Całą ekipę Magnolii. I przede wszystkim. I naszego szefa kuchni. Pozdrawiamy wszystkich. A gdzie jest wasz szef kuchni? Czemu to nie przyszedł? A, no imprezuje. Niech zgadnę, wódeczka. Tak myślałem. No to w takim razie dziękuję wam bardzo i do zobaczenia na jutrzejszej gali. Dziękujemy, zapraszamy.